Dzisiaj znajdujemy się na wyjątkowej sesji zdjęciowej, w którą zaangażowała się cała plejada gwiazd i już za moment opowie nam o szczegółach tego, co tutaj się dzieje. Kolejna fantastyczna akcja zorganizowana przez Twoją fundację. Powiedz mi, co tutaj dzisiaj się dzieje? Tutaj miało się dziać coś troszeczkę innego, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że musieliśmy troszkę zweryfikować, albo inaczej, troszkę pozmieniać w zasadzie nasze plany i trochę bardziej się podzielić tymi środkami, które mamy uzyskać z naszej akcji, którą przygotowywaliśmy cały rok. W związku z wydarzeniami na Ukrainie postanowiłam środki, które będziemy mieć z akcji Zostań kim chcesz, którą przygotowywaliśmy właśnie od roku wraz z dzieciakami z polskich domów dziecka, z dziećmi ulicy w Ganie. Chcielibyśmy przeznaczyć właśnie 1/3 tej całej sumy na dzieci z Ukrainy. A cała akcja wzięła się z jednego pięknego pomysłu. Poprosiłam dzieci, żeby narysowały swoje marzenia. Rozpoczęliśmy współpracę z polskimi domami dziecka, z dziećmi oczywiście z Afryki i dzieci narysowały różne swoje marzenia. Na przykład tutaj widać, że dziewczynka narysowała, że chciałaby zostać make-upistką. Kolejna chyba weterynarzem. No i takich, słuchajcie, o, tu mamy fryzjera i takich pięknych prac dostaliśmy 1000. Z tych wszystkich prac wybraliśmy najlepsze, najpiękniejsze i te takie najbardziej, że tak powiem, różnorodne, które zostały naniesione na obuwie i te buty będą sprzedawane w całej Europie i całość właśnie środków zostanie podzielona na te 3 grupy dzieciaków. Dzieci z Ukrainy, które do nas teraz będą trafiały, dzieci z polskich domów dziecka i dzieci oczywiście ulicy w Ganie, którym pomagam od wielu lat. Ja współpracuję z Fundacją MEN już od jakiegoś czasu i z ogromnym podziwem oglądam jej rozwój i widzę, jak bardzo rozwija się jej działalność charytatywna, jak wielu osobom, jak wielu dzieciom jest w stanie pomóc. Szybka też reakcja Omena Foundation na sytuację zmieniającą się na świecie również jest imponująca, bo nagle dodać tak ważny segment, jakim jest pomoc dzieciom z domów dziecka na Ukrainie, jest trudne logistycznie, ale Omena i zespół jej fundacji naprawdę wspomagani przez duży biznes są w stanie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które są teraz w tragicznej sytuacji. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić lęku, strachu, niepewności i tej bezsilności, która dla nas wszystkich jest najgorsza. Borys, dlaczego postanowiłeś wesprzeć tak wspaniałą akcję? Głównie z powodu dzieci. Sam jestem, powiedzmy, młodym ojcem. Ale w każdym razie maluszka i jakoś jestem mocno uwrażliwiony na to, co się z dziećmi dzieje, a zwłaszcza jak dzieje się im jakaś krzywda. Od paru dni chyba wszyscy jesteśmy w ogóle uwrażliwieni na to, co się dzieje z ludźmi i ze światem. No i tak się to teraz wszystko zbiegło, że tą sesję robimy po to, żeby dzieciom z domów dziecka troszkę pomóc. Robimy po prostu co można i co możemy, żeby troszeczkę ulżyć tym, którzy tej pomocy potrzebują. Dorota, ty dzisiaj wraz z córeczką postanowiłaś wesprzeć tę niezwykłą inicjatywę. Dlaczego? Ponieważ razem z Hanią pomagamy, kiedy tylko możemy. Zawsze pomagamy. Jest organizowanych tak dużo akcji. Hania wielokrotnie zbierała do torebek swoje różne misie, miśki, zabawki, książeczki, z których już nie korzystała i oddawała je dzieciom potrzebującym. Ma przyjaciela, który jeździ na wózku inwalidzkim. Latem ubiegłego roku zbierała na jego nowy wózek podczas dużego eventu na miasteczku w Wilanów. Więc jak ciocia Omenka zadzwoniła i zaprosiła nas tutaj na tą sesję, powiedziała, jaki jest cel, że pomagamy i dzieciakom z Gany, i dzieciakom z Polski, i dzieciakom bardzo, bardzo cierpiącym, bardzo poszkodowanym
poprzez wojnę w Ukrainie, no to my jesteśmy. Oczywiście Hania nigdy nie brała udziału ze mną w żadnej sesji. Pokazuję ją co prawda na moich social mediach. Jakby nigdy nie planowałam, że będziemy jakby razem w mediach występowały, ale jakby sytuacja jest taka, że jeżeli możemy to wykorzystać, a wiem, że Hania ma swój fan klub wśród moich obserwujących, no to postanowiłyśmy, że będziemy. Jesteśmy bardzo wzruszone, kibicujemy bardzo Omence, bo wiemy, że robi coś naprawdę wielkiego i dlatego tutaj jesteśmy. Cała Polska teraz się mobilizuje, żeby pomóc Ukrainie, natomiast jest to jedna z trzech powodów, dla których tutaj jestem. Omenę podziwiam tak naprawdę od samego początku stworzenia Fundacji Omena, która w założeniu miała zbudowanie szkoły w Ganie i to się stało już, ta szkoła istnieje i funkcjonuje, natomiast na tym Omena nie zaprzestała, tylko idzie dalej i pomaga polskim dzieciom, a w sytuacji kryzysowej, którą mamy od kilku dni, zaczęła też pomagać dzieciom z Ukrainy, dlatego całym sercem podpisuję się pod tą akcją, nie tylko ja, ale cała moja rodzina i wspieramy jak tylko możemy. Tu jest z nami chłopiec już Nazar, z którym miałem zdjęcia. No to jest jedyna słuszna decyzja w obliczu tego, co się w tej chwili dzieje, także musimy wspierać dzieciaki z Ukrainy i ich rodziców.